Cześć. W tym nagraniu chcę powiedzieć Ci o tym, co zrobić, kiedy Twój życiowy partner nie rozumie Twojej drogi życiowej, albo co gorsza, idzie przeciwstawną drogą do tej, którą Ty kroczysz. I widzisz, że Wasze drogi się coraz bardziej rozchodzą. Z czego w ogóle wynika ten problem? Często dobieramy się w parę na zasadzie przeciwieństw. Jeśli sami mamy problem z na przykład poczuciem własnej wartości, to bierzemy sobie za partnera osobę, która wręcz przeciwnie, bywa hiperpewna. Przynajmniej swoim zachowaniem na to by wskazywało, że taka jest. Kiedy jesteśmy bardzo skryci, cisi i małomówni, to często bierzemy sobie osobę, która wręcz przeciwnie, jest przebojowa, otwarta, energiczna, wejdzie w każde drzwi. A kiedy jesteśmy osobą, która jest niezorganizowana, chaotyczna i bardziej jest umysłem artystycznym i kreatywnym, to takie osoby biorą sobie za partnerów ludzi poukładanych, dokładnych, skoncentrowanych na celu, też przy tym często cichych, a nie ekstrawertycznych. Często obieramy się na zasadzie przeciwieństw. I to, co nas pociągało w partnerze na początku, co sprawiło, że się z nim związaliśmy, po jakimś czasie może nam zacząć przeszkadzać. I stąd oczywiście biorą się kłótnie, biorą się niestety niesnaski, które prowadzą najpierw do małych sprzeczek, potem do większych problemów, a docelowo mogą doprowadzić nawet do rozstania się pary. Wszyscy ludzie, każdy z nas, ma za sobą pewien bagaż doświadczeń, który nosi na plecach. I ja to często porównuję do plecaka pełnego kamieni. Te kamienie to są nasze ograniczające przekonania, doświadczenia, historie, sytuacje, które przeżyliśmy. I idąc przez życie z tym plecakiem pełnym kamieni, część z nas trafia w swoim życiu na nauczyciela, na jakąś książkę, która go zainspiruje, na jakieś szkolenie, które w pewien sposób otworzy mu oczy. I trafiamy w takie miejsce, po którym już nic nie jest takie samo. Bo okazuje się, że ktoś nam mówi, albo sami zaczynamy rozumieć, zyskujemy świadomość, te kamienie z plecaka możemy usunąć, możemy się ich pozbyć. I wtedy zaczyna się nasza osobista przemiana. Zaczynamy w inny sposób myśleć, zaczynamy innymi ludźmi się otaczać. Podejmujemy decyzje, dla które wcześniej nie potrafiliśmy się odważyć. Robimy coś, co do tej pory było poza zasięgiem naszych możliwości i w ogóle percepcji, a teraz mówimy sobie nie, ja chcę do tego dążyć, chcę to osiągnąć. I zaczynamy kroczyć tą swoją drogą. I ta nasza osobista przemiana, no oczywiście nie pozostaje bez echa na partnera. Partner, który ma swoje doświadczenia i swoje przekonania i swoją drogę życiową, często nie chce iść tą drogą, którą my kroczymy. I pojawia się problem. Ponieważ z każdym kolejnym dniem, książką, szkoleniem, spotkaniem, pokonanym problemem, my zaczynamy się coraz bardziej oddalać od tego partnera. Stajemy się innymi ludźmi, zyskujemy świadomość, widzimy więcej, rozumiemy sprawy, które nie są zrozumiałe dla zwykłego śmiertelnika i my osobiście się rozwijamy, ale nasz partner nie. I na początku to ignorujemy. Chodzimy do pracy, skupiamy się na swoich rzeczach zawodowych, skupiamy się na tym, żeby jak najlepiej siebie rozwinąć, jak najlepiej wykorzystać czas dany nam na tej ziemi. Ale w pewnym momencie jest taki moment przesilenia, kiedy już nie jesteśmy w stanie dłużej czekać, nie chcemy dłużej czekać, ponieważ ta frustracja, która w nas narastała, po prostu zaczyna tu pod kopułą pojawiać się ciśnienie i zaczyna z nas się to wydobywać. I dochodzimy do takiego momentu, w którym wolimy pracować i spędzać 10-12 godzin w pracy, zamiast wrócić do domu i spędzić czas z partnerem, ponieważ nie mamy z nim tematów do rozmowy. Wolimy przemilczeć niektóre sprawy, chociaż nas bolą, dlatego żeby nie robić kwasu w domu. Jeśli w Twojej relacji są dzieci, to tym bardziej będziesz mieć z tyłu głowy, że jesteś za nich odpowiedzialna, a więc nie możesz zrobić gwałtownych ruchów, no bo dzieci dostaną same, w sensie bez jednego z rodziców. Dlatego nosisz ten ciężar i mimo tego, że z jednej strony się rozwijasz, czujesz się wolna,
to z drugiej strony masz takie poczucie, że ta partnerka no nie do końca nadąża za tobą i coraz częściej masz takie myśli, że a jakby to było bez niej. I niestety, ale dopadają cię takie momenty, w których myślisz sobie, że to wszystko nie ma sensu i chciałbyś to wszystko zakończyć. To nie jest oczywiście rozwiązanie, ponieważ warto zawsze na początek zawalczyć o związek i sprawdzić, w jaki sposób ty możesz pomóc swojemu partnerowi, żeby i on wskoczył na tą drogę, na której ty jesteś. No i teraz w tym nagraniu pokażę ci takich 6 kroków, które możesz wykonać, żeby uzdrowić, naprawić tą sytuację, tą relację z twoim partnerem, partnerką. W momencie, kiedy już od dłuższego czasu myślisz o tym, że powinieneś coś z tym zrobić, to do momentu, kiedy tego nie zrobisz, nic się nie wydarzy. Dlatego pierwszy krok to jest odważyć się na podjęcie działania. Mówi się, że miarą decyzji jest fakt wykonania jakiegoś kroku. A jakże często ludzie żyją z pewną decyzją w swojej głowie niepodjętą, stojąc w rozkroku. I potrafią żyć tak przez 20, 30, 50 lat swojego życia, a dopiero po 50 latach, kiedy związek już jest dojrzały, a właściwie już jest wygasły, dzieci już uciekły z domu, to wtedy małżeństwo zaczyna żyć po swojemu. Kobieta zapisuje się do jakichś zajęcia pilates, na uniwersytet trzeciego wieku, mąż w końcu zaczyna realizować swoją pasję, albo sprzedaje wszystko, kupuje sobie samolot, awionetkę po to, żeby zrealizować młodzieńcze marzenia, których nie mógł zrealizować. Albo zaczyna grać w golfa, czy sprzedaje samochód, kupuje kampera i wyjeżdża w podróż po całym świecie. Dopiero wtedy się na to odważamy. A można to zrobić wcześniej. Do tego cię zachęcam, żebyś przede wszystkim w pierwszym kroku odważył się na sam fakt tego, że chcesz partnerowi, partnerce o tym powiedzieć. Jeszcze nie wiesz jak, jeszcze nie wiesz co, jeszcze nie wiesz gdzie, w jaki sposób, ale myśl o tym, że tak dłużej być nie może, powinna się zakończyć decyzją o tym, że okej, zamierzam z nią, z nim o tym porozmawiać. Nie mówię tutaj o sytuacji, w której już takich rozmów było 24 i nic się nie zmieniło. Mówię o takiej rozmowie, w której naprawdę powiesz wszystko, co ci leży na serduchu, co chciałbyś, żeby druga strona wiedziała. To jest rozmowa, do której warto i powinieneś się przygotować, ponieważ to będzie w pewien sposób przekroczenie Rubikonu. Ludzie często się nie decydują na taką rozmowę, bo boją się, że ona się zakończy kłótnią, histerią, rozwodem, niezrozumieniem. Dlatego do świętego spokoju mówią sobie, dobra, nie będę o tym mówił. Natomiast to wcale tak nie musi być i ta rozmowa może wręcz przeciwnie zakończyć się bardzo pozytywnymi efektami. Drugi krok to stworzenie sobie listy oczekiwań od partnera. Brzmi to trochę jak koncert życzeń i trochę takie jest, natomiast nie do końca. Dlaczego takie jest? Ponieważ chodzi o to, żebyś ty dokładnie wiedziała, czego ty chcesz od swojego partnera. Jakie ty masz wobec niego oczekiwania. I tutaj dokładnie ty wiesz, czego ty oczekujesz, ponieważ wystarczy spojrzeć wstecz, popatrzeć, które sytuacje z waszego życia cię irytują, denerwują, które sprawiają, że czujesz się zaniedbana, jest ci przykro albo czujesz się sfrustrowany. A więc stwórz sobie taką listę oczekiwań, czego ty byś chciała, gdybyś mogła zażyczyć sobie wszystkiego od swojego partnera. Ale tak dosłownie wszystkiego. Wchodzisz do supermarketu i wybierasz spółek. Ambicja, odpowiedzialność, czułość, miłość, opieka. Bierzesz sobie te cechy, które możesz od niego oczekiwać i następnie on zaczyna te cechy mieć. Science fiction. Też uważam, że dożyjemy czasów, w których będziemy sobie wgrywać programy. Ktoś nie będzie miał godności, a więc wgra sobie program i ta godność się w jego przypadku pojawi, podobnie jak z językami czy z innymi umiejętnościami. Dzisiaj jeszcze takiej technologii nie ma, więc trzeba to załatwić chałupniczo. Dlatego stwórz sobie taką listę oczekiwań. Chcę, żebyś był ambitny. Co to znaczy? Czyli chcę, żebyś przestał siedzieć z piwem przed telewizorem, a zaczął czytać książki, które mogą ci pomóc stać się lepszym pracownikiem. Dzięki temu zarobić więcej pieniędzy. Chcę, żebyś nabrał odwagi. Czyli jak mówisz mi o tym od 6 lat, o tym, że chciałbyś mieć własny biznes, a jeszcze go nie założyłeś i ciągle pracujesz u tego szefa, na którego codziennie narzekasz, to ja już dłużej tego słuchać nie chcę. Oczekuję, że staniesz się bardziej odważnym mężczyzną. Oczekuję, że staniesz się bardziej pogodna. A więc przestaniesz narzekać na wszystko to, co ci się w życiu przytrafia,
Na to, że deszcz cię zmoczył włosy. Na to, że zupa ci się przypaliła. Na to, że dziecko z przedszkola przyszło i chce się z tobą pobawić, a ty nie masz czasu posiedzieć na Facebooku. Oczekiwania, konkretne oczekiwania, czyli co konkretnie chciałbym, chciałabym, żeby się robił, robiła wobec mnie. Trzeba to nazwać. Bo dlaczego? Jak powiesz dziecku bądź grzeczny, to dziecko nie wie, co to znaczy być grzecznym, ale dziecko rozumie, że kiedy ja wychodzę do sklepu i ty zostajesz przez 15 minut sam w domu, to oczekuję, że będziesz siedział w tym miejscu, w którym jesteś, będziesz jadł te owoce, które masz przygotowane, czy ten kanapki, które ci przygotowałam i nie zrobisz bałaganu, czyli nie wyrzucisz zabawek na środek pokoju. Po 15 minutach jak przyjdę, to będziemy się dalej bawić. To jest konkretna czynność, jaką dziecko ma zrobić albo nie robić. Podobnie jak mówisz mężowi czy żonie, ma być ambitna, to też nie do końca ona wie, o co tutaj chodzi, a więc nazwij to konkretną czynnością. Oczekuję, że po powrocie do domu albo tuż przed pracą weźmiesz się za siebie, czyli zaczniesz czytać książki 15 minut dziennie, a jak nie lubisz książek, to zaczniesz oglądać mądre filmy rozwojowe na Facebooku, na YouTubie, a nie kotki czy jakieś inne śmieszne filmiki. Kiedy już tworzysz sobie te oczekiwania od swojego partnera, no to musisz przygotować się do tej rozmowy. A więc w trzecim kroku zastanów się i zaaranżuj miejsce, gdzie i kiedy ta rozmowa zostanie przeprowadzona. Ja sugeruję przeprowadzać ją na neutralnym gruncie, a więc nie w domu, w tym miejscu, w którym zazwyczaj na przykład rozmawiacie, ponieważ istnieje duże ryzyko, że ta rozmowa będzie emocjonalna. A tym samym nie chcesz, żeby później sypialnia waszego domu kojarzyła się z kłótniami. Sypialnia jest miejscem do spania i miejscem do uprawiania seksu, a nie do tego, żeby się kłócić. Dlatego sugeruję zaaranżować to spotkanie. Zabrać żonę na kolację, gdzieś do jakiejś fajnej restauracji, czy pójść na spacer, albo po prostu gdzieś w jakimś innym spokojnym miejscu, żeby nikt wam nie przeszkadzał, ale żeby to miejsce było neutralne, gdzie będziecie mogli na spokojnie o tych wszystkich tematach porozmawiać. W czwartym kroku, gdy już do takiej rozmowy dojdzie, musisz pamiętać o tym, że nie możesz od razu powiedzieć partnerowi: słuchaj, nie podoba mi się to, jaki jesteś, oczekuję tego, tego i tego, ponieważ błyskawicznie ta osoba się zablokuje i wejdzie w schemat kłótni z tobą. Zgodnie z prawem reaktancji, im bardziej kogoś do czegoś namawiasz, tym bardziej ten ktoś nie chce tego zrobić. Po prostu pojawia się opór. Dlatego, żeby niejako przygotować tą osobę do tej rozmowy, najpierw powiedz o tym, dlaczego w ogóle tą rozmowę chcesz z nią odbyć. Powiedz o intencji. Dlaczego to jest dla ciebie ważne? Później powiedz o pewnych wydarzeniach, które się wydarzyły, które miały miejsce, które cię w pewien sposób niepokoją, przygnębiają, zasmucają, wywołują frustrację. Jak powiesz o wydarzeniach, to powiedz o uczuciach, które te wydarzenia w tobie wywołują, nazywając te uczucia. Później powiedz o własnych błędach, które również widzisz i zamierzasz nad nimi pracować. Powiedz o tym, co w sobie zauważyłeś, zaobserwowałeś, co mogło wpłynąć negatywnie na twojego partnera i powiedz, że ty również pracujesz nad takimi rzeczami. Wskaż sposoby, w jaki sposób ty pracujesz. A dopiero w kolejnym kroku powiedz o tym, czego oczekujesz od swojego partnera, partnerki, żeby czuć się komfortowo w relacji z nim. I to mówienie o tych swoich oczekiwaniach wobec tej osoby to jest ten piąty element. Powiedz o tym, czego ty chcesz. Dlaczego dopiero na końcu i dlaczego w takiej kolejności? Dlatego, że my chcemy, żeby ta osoba po drugiej stronie stołu rozumiała, że my również nie jesteśmy krystaliczni, popełniamy również własne błędy, ale świadomie nad nimi pracujemy dla dobra naszego związku. A jednocześnie oczekujemy, że druga strona również zacznie to robić, ponieważ jesteśmy parą, jesteśmy małżeństwem, chcemy, żeby nam się żyło jak najlepiej, dlatego wspólnie musimy dążyć do obranych celów, po to, żeby naszym dzieciom żyło się lepiej, po to, żebyśmy my byli szczęśliwsi, mieli więcej, byli lepsi, doświadczyli piękniejszego życia. Tak po prostu. Dlatego mówienie o oczekiwaniach powinno być delikatne z twojej strony, bez podnoszenia głosu czy bez atakowania kogokolwiek. Mów to z perspektywy swojej osoby. A więc ja chcę, żebyś robiła to i tamto. Dlatego, że jak zaczniesz mówić, bo ty nigdy, bo ty to tamto, a bo ty to tamto, to gwarantowaną masz kłótnię i masz sytuację taką, że osoba zacznie się bronić. Więc mów o sobie, ja. Bardzo mi zależy na tym, żebyś następnym razem, jak wracasz do domu, zamiast włączyć telewizor, oglądać trudne sprawy, poświęcił mi czas, spędził czas z naszym synem, z naszym córką, czy pojechał ze mną, poszedł na spacer. To jest dla mnie ważne, ponieważ chcę czuć,
że jesteśmy małżeństwem, jesteśmy parą, a nie tylko żyjemy obok siebie. I mówiąc o swoich oczekiwaniach, bądź szczery. Nie zatajaj niczego, nie ukrywaj niczego. Ponieważ po co ta rozmowa? Ona właśnie jest po to, żeby wyrzucić z siebie to, co cię boli, ale zrobić to w takiej kolejności, żeby ta druga strona nie poczuła się zaatakowana, tylko żeby zrozumiała, że masz rację i robisz to w dobrej wierze dla waszej dwójki. Dlatego też nie ma sensu niczego ukrywać, zatajać, bo prędzej czy później to wróci do ciebie ze zdwojoną siłą i to przygnębienie, które cię trapiło wcześniej, ono nadal będzie się pojawiać. I w szóstym kroku, to co zrobiłeś do tej pory, powiedziałeś o swoich oczekiwaniach, teraz oczywiście większość w rękach twojego partnera. Natomiast ty możesz służyć pomocą. I co najważniejsze, nie zostawiaj tego partnera samego. Ludzie często wolą umrzeć, niż zmienić swoje myślenie. A więc licz się z tym, że ta osoba, nawet jeśli cię bardzo kocha i bardzo chce dokonać zmiany, może mieć zwyczajnie problem z tym, żeby to zrobić, ponieważ tak silnie te mechanizmy ma wdrukowane w swoją głowę. Ta ilość kamieni w plecaku może być tak przytłaczająco duża, że ona po prostu nie potrafi się ruszać. Dlatego też nie skreślaj tej osoby w momencie, kiedy zobaczysz, że tych zmian nie ma w takim tempie, jakbyś chciała, żeby one były. Zadbaj o to, żeby ta osoba czuła, że może na tobie polegać. Daj jej swoje wsparcie. Bądź przy niej, rozmawiaj z nią, jeśli taką potrzebę będzie miała. Ale też musisz pamiętać o tym, że ty w relacji z takim partnerem nie będziesz dla niego autorytetem. Nie słuchamy się wzajemnie w związkach. Dlatego o wiele lepiej zadziała, kiedy ta osoba, ten partner, będzie mogła skorzystać z pomocy kogoś innego. Terapeuta, coach, mentor, szef, jakaś przyjaciółka, czyli ktoś z zewnątrz. Ponieważ te osoby zawsze jakby z nadania mają większą moc przekonywania, bo ta osoba nie zakłada, że mają jakiś interes w tym, żeby ją przekonywać. A wobec partnera już tak. My pamiętamy partnerowi wszystkie jego słabsze momenty, znamy wszystkie jego wady, a więc nawet jak partner nam powie, nie rób tak i tak, to ona ci powie, no ale ty też tak robisz. I będzie miała rację. Dlatego też. Zadbaj o to, żeby pomóc tej osobie wspierać ją na drodze do rozwoju. Zapisz ją na szkolenie, na którym będzie mogła się zainspirować. Wyślij tą osobę do terapeuty, poleć jej kogoś dobrego, skutecznego, który może jej w tym pomóc. Podrzucaj jej mądre książki, inspiruj ją jakimiś ciekawymi materiałami, które możesz jej wysyłać. Dbaj przede wszystkim o to, żeby ta osoba nie została sama, ale też doceniaj małe postępy na drodze. Trudno będzie tutaj o spektakularną zmianę w krótkim czasie, natomiast mała zmiana zauważona przez ciebie będzie pozytywnie wpływała za pomocą pozytywnego wzmocnienia na tą osobę. I ona będzie miała ochotę robić tego więcej. Mam nadzieję, że to wideo ci zainspiruje do tego, żeby odważyć się, porozmawiać ze swoim partnerem o tym, czego od niej oczekujesz. To wideo, mam nadzieję, również dało ci instrukcję, jak się do tego przygotować i jak taką rozmowę przeprowadzić. Oczywiście każda sytuacja będzie inna, a więc musisz znać swojego partnera i wiedzieć, że na przykład, jeśli w danym momencie czujesz, że emocje podeszły do góry, i ta rozmowa dalej nie ma sensu, ochłoń. Skończ tą rozmowę, ale wróć do niej za chwilę. Co ważne, nie odkładaj jej na święte nigdy, bo to znowu nie nadejdzie. Jeśli są emocje, powiedz ok, 15 minut na ochłonięcie, po 15 minutach chcę do tego wrócić z powrotem. To jest ważne, żeby temat doprowadzić do końca, a nie wpaść w pułapkę znowu udawania, że nie ma sprawy. Okay? Trzymam za ciebie kciuki i za twoje związki. Jeśli to nagranie było dla ciebie wartościowe, i chcesz, żebym nagrywał takich filmów więcej, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj mój kanał, a jeśli oglądasz to w innych kanałach społecznościowych, to również udostępnij i skomentuj. Bardzo cię o to proszę, ponieważ jestem ciekaw twoich wniosków na ten temat, w jaki sposób ty radzisz sobie z sytuacją, kiedy twój partner nie do końca idzie według twojej filozofii, a chcesz tą sytuację uzdrowić. Może miałeś już swoje doświadczenia. Chętnie dowiem się, w jaki sposób ty sobie radzisz. Będzie to miało również dużą wartość dla naszej społeczności. Dziękuję ci bardzo jeszcze raz za oglądanie tego wideo. Pozdrawiam cię. Cześć.